Można? Dajcie na chwilę. Dajcie, niech coś powie. Wyświetlenia będą dobre. Dwie minuty, tak. No, dwie minuty, tak. Dwie minutki, Krzysztofie, bo mamy mało czasu, bo mamy następny. Dzień dobry Państwu. Może wiecie, kim ja się nazywam i biuro prowadzę, jakie i tak dalej. Dziękuję Panie Krzysztofie, Pan tu ładnie wypowiedział się, ale powiem tak. Byłem niedawno na Białorusi, wróciłem stamtąd. Doszłem nawet, wiecie do kogo? Do Łukaszenki. Rozmawiałem Panie Krzysztofie z Łukaszenką. Mówię poważnie. Pan nie doszedł, ja doszedłem. Bo tam mam rodzinę, pojechałem do rodziny. Rodzina ma, to prawda. I tam pojechałem aż gdzie? Stolica Białorusi. Jaka jest? Mińsk. No, Panie Krzysztofie, tam byłem. I rozmawiałem na szczere oczy z prezydentem Białorusi. Tak jak powiedział Pan Krzysztof, to Miński, dobrze mówię? Tak. I bo znam wiele lat Pana Krzysztofa już. Przyszło mnie. I powiem tak. Razem nie pracowaliśmy może, Panie Krzysztofie. I powiem tak. Dobrze, że tu przyszliście zademonstrować poparcie Straży Granicznej. Popracowałem w Straży Granicznej. Wiele lat. I powiem tak. Trzeba pomagać dla Straży Granicznej. Trzeba być jedna ręka ze Straży Graniczną. I im za to dałem. Za Was za to dziękuję bardzo. Chciałem również podziękować. Odwrócę się teraz od Was do policjantów. Bardzo ładnie pilnują nas, ażeby my byli zabezpieczeni. Tak, żeby nikt nie nas nie potrącił. Ani samochód, ani nikt. Dziękuję bardzo Wam za to. Z całego serca i duszy mojej. I powiem co dalej. Rozmawiałem, tak jak Pan Krzysztof Czołwiński powiedział, to jest cała prawda. To jest cała prawda, co on powiedział. Że Łukaszenka, my kiedyś byli pod zaborami kogo? Rosji. Nasz rządził kto? Manekin. Czym tak rządził. Czyli jak ten Breżniew, były, czy jak to tam? Który umarł, powiem umarł, wiesz pan o kim mówię? Tak jest. Jaruzelskim Wojciechu, to on stał, jak przyjeżdżał do nas prezydent Rosji, stawał o taką. No właśnie. U nas było gołe pół. Krzysztofie, zostało 30 sekund. Może pan Krzysztof pamiętać. Krzysiu, daj mi. Daj ludziom no, i powiem tak, że... Pozwolę sobie wziąć. Kończę. Pozdrawiamy tak wszystkich. Kończę. Brawa naszego Krzysztofa. Wszystkich serdecznie pozdrawiam od siebie i od mego przyjaciela Wojtka S. Bez RODO na świecie. I powiem tak, że on bardzo chciał tu przyjechać, ale nie mógł z jakiegoś powodu. Ale może kiedyś zawitę do tego ogródka, bardzo świetnie. I jeszcze raz dziękuję z całego serca, że popieracie Straż Graniczną, że policję popieracie, bo ich trzeba bardzo, bardzo popierać. Trzeba im pomagać, trzeba iść murem za mundurem. O, tak jest, dobra, dziękujemy. Jak Krzysztof